kręgosłup, a takim podtytułem to jest wzmacniamy przekonania, wzmacniamy to, w co wierzymy, bo żyjemy w świecie, w którym bardzo dużo jest, bardzo dużo ataków, które jakby podważają to, w co wierzymy. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy sobie usystematyzowali te rzeczy, które my jako ludzie wierzący, czy jako Kościół wyznajemy, w co wierzymy. Naprawdę ten świat się bardzo zmienia. Bardzo i bardzo szybko. I tak naprawdę czasami trudno jest nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, które są w tym świecie. To, co kiedyś było nazywane złem, dzisiaj jest nazywane dobrem i tak dalej, i tak dalej. Więc warto sobie usystematyzować pewne rzeczy. Dlatego chciałem, żebyśmy parę wykładów poświęcili na takie podstawy, po to, żeby zbudować kręgosłup. Wczoraj byłem na takim kongresie medycznym i tam jedna z pań doktor powiedziała, że regenerację skóry, to żeby skóra jak najlepiej wyglądała, trzeba zacząć nie powierzchownie, dbając o to, co tutaj na zewnątrz widać, ale głębiej. Trzeba zacząć regenerację od podstaw, jak najgłębiej wchodzimy i wtedy regenerujemy całość. I ja pomyślałem sobie, że to jest właśnie taki obraz, że my musimy też umacniać nasz ten kręgosłup. Niektórzy to nazywają kręgosłupem moralnym, ja myślę, że to chodzi o, jak ja bym to nazwał, przekonaniami, że musimy to umocnić, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, w co wierzymy i żeby przy okazji jakichś prób wiedzieli, jak bronić naszych przekonań. Dlatego pomódlmy się na początek. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że możemy być teraz tutaj w tym miejscu. I dziękuję Ci za Twoją łaskę, że dzięki tej łasce możemy się gromadzić w Twoim imieniu tutaj. Dlatego prosimy Cię, abyś błogosławił teraz rozważanie tego słowa. Przemawiaj do nas, Panie, prosimy Cię o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Dużo będziemy korzystać z tego. Gdzie jest to Biblia? Będzie sporo wersetów, więc możecie sobie notować odnośniki. Tutaj się będą wyświetlać te wersety, ale myślę, że żeby na czymś musimy budować te swoje przekonania. I ja powiem wam szczerze, nawet kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, która mi zarzuciła to, że nie, to jest taka stara księga, która została napisana tyle lat temu i teraz świat się zmienił, więc trzeba dostosować swoje przekonania do tego, co się w świecie dzieje, a nie tego, co ta stara księga mówi i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja powiem wam szczerze, przekonania tego świata niejednokrotnie zawiodły mnie i inne osoby, które budowały na tym, co ten świat mówi. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie zawiodłem się na rzeczach, które wyczytałem z tej księgi. Jeszcze nigdy nie stało się tak, że musiałem po prostu przewartościowywać całe swoje życie tylko dlatego, że wierzyłem w to, co tu jest napisane. A niestety, gdy ludzie dzisiaj idą za rzeczami tego świata, no to niestety, ale z sezonu na sezon muszą przewartościowywać całe swoje życie. Bo ten system wartości tego świata się bardzo szybko zmienia. I teraz szybciej niż kiedykolwiek. Ale wiecie, gdy tak pomyślimy o tym, mówmy o podstawach. To jest, można powiedzieć, księga, która no, ma 66 ksiąg w sobie. No, wierzymy w ten kanon 66 ksiąg. Ale tak naprawdę to stanowi tę jedną księgę, jedną całość, która jest, myślę, że można by to streścić, że to jest jedno przesłanie całej księgi. Jest wiele różnych ksiąg pisanych przez różnych ludzi na przestrzeni 1600 lat, 40 autorów, ale tak naprawdę, gdy czytamy, to widzimy to jedno przesłanie. Jedno przesłanie, które jest bardzo istotne i ja myślę, że tym przesłaniem, które tutaj znajdujemy i to jest to, o czym chciałem dzisiaj mówić, to jest Boży plan dla człowieka. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia Bóg mówi nam tutaj i znajdujemy w tej księdze właśnie to, co On chce i co zaplanował dla człowieka. I jaka rola człowieka jest w tym wszystkim. I gdy czytamy Biblię, to wiecie, dzisiaj popularne są czy to filmy, czy książki, seriale, komiksy o superbohaterach. No, ja się tak zastanawiam, ile tych jeszcze superbohaterów się znajdzie na tym świecie, którzy będą ratować świat i nie tylko, bo po prostu co chwilę jakieś nowi się pojawiają. Ale ta księga ma jednego superbohatera.
który jest prawdziwie superbohaterem, bo on ratuje cały świat. I za chwilę sobie o tym powiem. I tym kimś jest Jezus Chrystus. Wiecie, to w jaki sposób on to zrobił i co, jak to kosztowało, to jest bardzo ważne. I celem tego wszystkiego, o czym będziemy mówić i o tym, co czytamy tutaj w tej księdze, to jest to, żeby wielbić Boga za to, co on zrobił, za to, co on zaplanował, jaki był plan. I myślę, że łatwiej będzie nam zrozumieć Biblię, gdy zrozumiemy to jedno główne przesłanie, które Bóg mówi od początku do końca. To, co on chce nam przekazać. Dlatego ja tak pozwoliłem sobie to tak na 5 takich podstawowych prawd. Jakby mieści to w takich 5 prawdach, takich podstawowych. I pierwsza z nich to jest to, że człowiek został stworzony na obraz Boży. Od samego początku o tym widzimy. Że Bóg tworzy człowieka. I o tym czytamy w pierwszej Mojżeszowej. Pierwsza księga. No jeżeli czasami jest ci trudno znaleźć księgi, bo ja na początku pamiętam, gdy wszedłem do kościoła i pastor mówi, otwórzcie księgę taką i taką. To widzę, że wszyscy wokoło mnie tak pyk, pyk już mieli otwartą. A ja tak po prostu, zaraz, gdzie to jest? A nie, tu w tą stronę, nie, w tamtą stronę. I tak po prostu wstydziłem się i głupio mi było otwierać na spis treści, żeby zobaczyć, na której stronie ta księga jest, więc tak próbowałem. Tutaj będzie łatwiej. Pierwsza księga Mojżeszowa, to jak otworzysz na początku, to właśnie tam to jest. Pierwsza Mojżeszowa, jeżeli macie Biblię, możecie otworzyć, jeżeli nie, ja wyświetlę tutaj te wersety. Ale w pierwszym rozdziale, od 26 wersetu, czytamy, że potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Mówiliśmy o tych wersetach przy okazji naszej serii o relacjach, ale dzisiaj mówimy troszkę w innym kontekście. Czytajmy dalej. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Wow. Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Człowiek, gdy został stworzony przez Boga, był bez grzechu. I tak naprawdę posiadał wolną wolę, mógł decydować o różnych rzeczach. Znaczy, Bóg stworzył człowieka trochę inaczej niż zwierzęta. Zwierzęta, gdy Bóg tworzył, to powiedział, było to dobre. Dopiero gdy stworzył człowieka, powiedział, było to bardzo dobre. Całe jego stworzenie zostało jakby zamknięte tym elementem stworzenia człowieka. Gdy widzimy rośliny, widzimy zwierzęta, to one to są stworzenie na poziomie fizycznym tylko. To nie ma stworzenia na poziomie duchowym. Bo rośliny, zwierzęta nie mają tego, co ma człowiek, czyli dusza i duch. Człowiek to ma. Nie widziałem zwierząt, które by modliły się, oddawały cześć Bogu. Nie wiem, może ptaki jak śpiewają, to dają cześć Bogu, ale to raczej myślę, że to nie jest kwestia oddawania czci Bogu, tylko po prostu w sposób porozumiewania się, komunikacji, ale człowiek ma coś więcej. Człowiek to jest coś więcej niż tylko stworzenie na poziomie fizycznym. Ale też to jest stworzenie, które ma ducha i duszę. I tak naprawdę zostaliśmy cudownie stworzeni. Psalm 139, wersy 13 i 14 mówi, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej i wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Bóg stworzył nas w cudowny sposób. Zanim się urodziłeś, to już Bóg miał plan tego, jak Ciebie stworzy, kim będziesz, jak będziesz wyglądać. I twoja wartość nie wynika z genów, z edukacji, którą posiadasz, zasobnego portfela, który masz i tak dalej, ale twoja wartość wynika z tego, że to Bóg stworzył ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteś cenny, bo jesteś Bożym dziełem.
I Bóg tak stworzył człowieka. Taki był plan, takie było zamierzenie. I Efezjan 2:10 mówi, że Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do dobrych uczynków, których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy Jego dziełem. On stworzył nas. I to jest niesamowite, bo Bóg stworzył człowieka i postawił go w ogrodzie Eden, w tym doskonałych warunkach, które miał. I stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I to była pierwsza rzecz, którą Bóg uczynił w kwestii człowieka. Ale człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek zbuntował się. I gdy, wiecie, gdy Bóg ukończył to całe dzieło, jak powiedzieliśmy, umieścił człowieka w ogrodzie Eden. I człowiek miał odpowiedzialność. Bóg powiedział mu, słuchaj, będziesz władać ziemią, uprawiać ją, pielęgnować, troszczyć się o to, czynić sobie ją poddaną, tak jak przeczytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej. Masz korzystać z dobrodziej z tego, co ta ziemia daje i miej społeczność ze mną. Bo ja Cię kocham. Ja stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo. I chcę, żebyś mieli tą społeczność. Tą niesamowitą, intymną społeczność. I wiecie, to nie miało być przymusowe. Bóg nie stworzył człowieka jako taką marionetkę, która ma być wykonywać wszystkie jego polecenia. Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę i powiedział mu tak, słuchaj, chcę, żebyś to, co robisz, to, jak bardzo, czy to, co mamy ze sobą społeczność, czy to, że oddajesz mi cześć i chwałę i tak dalej, to chcę, żeby to wynikało, wychodziło z ciebie, żebyś nie robił tego jako przymus, jako coś, co po prostu jesteś zmuszony do tego robić i robisz to wbrew swojej woli. Dlatego Bóg dał tą próbę, ten test. Bóg pragnął, aby człowiek był mu dobrowolnie posłuszny. Nie zależało na tym, żebyśmy byli jakimiś automatami. I dlatego wystawi człowieka na próbę. Czy wybierze drogę z Bogiem, czy bez Boga? Co zdecyduje w swoim życiu? Którą drogą będzie chciał pójść? Mając tą wolną wolę. Dlatego w pierwszej Mojżeszowej 3, w drugim rozdziale od 16 do 17 wersetu czytamy i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Powiedział mu, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ha. On stworzył człowieka do społeczności i powiedział, ja chcę, żebyś ufał mojemu słowu. Ja dałem tobie to wszystko, stworzyłem ciebie takim po prostu uwieńczeniem całego mojego stworzenia jesteś ty. Masz wolną wolę i chcę, żebyś miał ze mną społeczność i żebyś słuchał tego, co ja do ciebie mówię. I żebyś to robił dobrowolnie. To było jedyne wymaganie wobec człowieka. Ale pojawił się kusiciel, szatan, który przyszedł i zaczął podważać Boże Słowo. Co ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale szatan posłużył się stworzeniem, które Adam i Ewa znali, bo Adam i Ewa mieli za zadanie nazywać wszystkie zwierzęta, określać ich imiona i tak dalej, więc węża też znali. I szatan posłużył się tym stworzeniem, które oni znali, bo podejrzewam, że gdyby osobiście do nich przyszedł, to by to wzbudziło pewne wątpliwości, by zaczęli się zastanawiać, że aha, okej, dobra, coś tu mi nie gra, ale nagle tu stworzenie przychodzi. No, to, co prawda trochę dziwne, że wąż, który przemawiał, no ale nie wiemy, jak w tamtych czasach, jak to było, jak węże zanim zostały przeklęte, co się działo. Ale przyszedł i zaczął kusić Adama i Ewę. I zaczął podważać wiarygodność Słowa Bożego, Boży autorytet i zarzucał Bogu kłamstwo, że nie, na pewno to, co Bóg powiedział, to nie jest prawda. Próbował podrobić to, co Bóg uczynił, to, co Bóg powiedział. I to jest niesamowite, bo jakże ważne jest to, żebyś w naszym życiu, i to jest dlaczego o tym wszystkim mówimy, żebyśmy nigdy nie szli na kompromis z przekonaniami wynikającymi z Bożego Słowa. Jeżeli Bóg coś powiedział w swoim Słowie, to ja muszę bardzo uważać, żeby nigdy nie iść na kompromis z tymi słowami. Wiecie, co jest ciekawe? Ewa znała Słowo Boże, wiedziała, co Bóg powiedział, jakie było Boże przekazanie, że nie wolno wam jeść z tego owocu. Ale mimo wszystko
pozwoliła, żeby szatan zaczął jej tak kręcić w głowie, tak mieszać jej w głowie, żeby ona zaczęła zastanawiać się na tym, czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy na pewno o to chodziło? A może przecież no te owoce są dobre do zjedzenia, napełnią mój pokarm, są fajnie wyglądają. Może Bóg rzeczywiście nie powiedział tak, jak miało być. Wiecie, ja wiesz dobrze, że szatan bardzo często będzie przychodził do nas i on nie chce, żebyśmy się z nim zgadzali. Od razu. On chce, żebyśmy go wysłuchali. Żebyśmy nasze przekonania, które mamy, żebyśmy po prostu nagle je odłożyli na bok i dobra, okej, no to może rzeczywiście powinien, tak jak mówisz, spróbować. Zastanowić się, czy może powinien spróbować tego owocu. Żebyśmy go tylko wysłuchali. Żeby tylko zasiać to ziarno niepewności, to ziarno zwątpienia. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno Bóg tego oczekiwał? Czy to miał na myśli? Wiecie, gdy pozwolimy, żeby takie ziarno się zostało zasiane, to ono po latach nawet, wielu, wielu latach, ale może wydać owoc. I tym owocem będzie zniszczenie. Będzie upadek. Ale gdy ja mam przekonania, które wypływają z Jego słowa, to gdy przyjdzie taka pokusa, gdy przyjdzie szatan i zacznie mi mieszać w głowie, to powiem, hola, hola, nie ma takiej możliwości, bo ja wierzę w to, co jest powiedziane. Bo ta stara księga jest dla mnie wyższym autorytetem niż to, co ty czy ktokolwiek inny może mówić. Czyli człowiek idąc za tym kuszeniem, usłyszał, zjedzcie, a na pewno nie umrzecie, na pewno będzie wszystko dobrze. No przecież Bóg powiedział, że na pewno umrzesz, ale nie. Może to nie jest tak, jak miało być. I zjedli. I pojawił się ten pierwszy grzech, to nieposłuszeństwo Bogu, to przekroczenie Jego przykazań. Kiedyś pamiętam pastor Brian Coelho, który założył kościół w Indiach i tam jest pastorem. On opowiadał taką historię o pewnych rodzicach, których poznał tam w Indiach. I to byli rodzice, którzy mieli takie małe dziecko, 3-letnie, które po prostu, taka zabawa była niemalże, że oni coś mówili temu dziecku, a to dziecko zawsze na przekór robiło. Rodzice mówili, chodź tutaj, to ono uciekało do swojego pokoju. Mówili coś, nie wiem, wstań, to ono siadało i tak dalej. Cały czas tak robiło na przekór rodzicom. No i rodzice myśleli, a to fajna zabawa, śmiali się, bo to tak, to tamto. Aż do momentu, w którym kiedyś zobaczyli, że bramę od swojego domu zostawili otwartą i to dziecko było na podwórku. I zobaczyli to dziecko, które biegnie, wybiega z tej posesji na ulicę, która była tam zaraz obok. I gdy to zobaczyli, zaczęli krzyczeć do tego dziecka, stój, stój, zatrzymaj się. To dziecko tylko się zatrzymało, popatrzyło się na nie, uśmiechnęło się i myślało, że to jest dalszy ciąg zabawy i pobiegło dalej. I niestety jechał samochód tą drogą. I pastor Brian mówił, że ten pastor, który był tam w tym kościele, bo to nie był jego kościół, musiał odprawić pogrzeb 3-letniego dziecka. I ta historia mówi mi o tym, bo to daje taką lekcję, że musimy nauczyć się nie tylko rozpoznawać głos Boży, to, co Bóg do nas mówi w swoim Słowie. Nie tylko wiedzieć, że to są Jego słowa, ale też musimy wykonywać to, co On do nas mówi. Musimy żyć zgodnie z tym Słowem. Nie tylko słuchać, ale żyć według tego Słowa. Bo to daje życie. W momencie, gdy ja przekraczam te słowa, gdy ja żyję na przekrót temu, co tu jest, to będę zbierał owoce tego, co robię. I człowiek też zaczął zbierać owoce tego, co zrobił. Tego upadku, tego buntu przeciwko Bogu. Bo on po tym zaczął zbierać konsekwencje upadku. Wiecie, bo Bożym zamiarem dla człowieka było to, żeby żyć w społeczności z Nim. Ale powiedział mi, słuchajcie, jeżeli nie będziecie żyć według tego, co ja wam powiedziałem, to będą konsekwencje. Będziecie musieli płacić konsekwencje za to nieposłuszeństwo. Jak ja wam powiem stójcie, jak ja krzyczę do was stój, zatrzymaj się, to nie po to, żeby wam zabawę ograniczyć, ale dlatego, żeby was ochronić, żeby dać wam życie. Dlatego musimy słuchać Jego słów. I w drugiej Mojżeszowej, pierwszej Mojżeszowej 2:17 właśnie powiedziane było, że jeżeli zjecie z tego drzewa, będziecie nieposłuszni, to na pewno umrzecie.
śmierć czyha, gdy jest nieposłuszeństwo Bogu. I tak było w tym przypadku. Znaczy, pierwsza Mojżeszowa 3, od 16 do 19, tam widzimy konsekwencje tego upadku. Bóg powiedział do kobiety, tak rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś panował będzie nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni swojego życia. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie czoła, w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Konsekwencje. Konsekwencje tego buntu człowieka. Znaczy, zobaczcie, jak to jest niesamowite, że grzech, twój grzech nie dotyka tylko ciebie, ale dotyka też inne osoby, ludzi wokół ciebie. Grzech Ewy dotknął Adama, grzech Adama dotknął całą ludzkość. I wiecie, nasze grzechy nie są naszą prywatną sprawą, ale też dotykają inne osoby i sieją zniszczenie wokół nas, w rodzinach, w przyjaźniach. Ja wiem, grzechu popełnionego nie cofniesz. Nie odwrócisz czasu. Nie cofniesz czasu. Ale możesz przyjąć przebaczenie. Możesz przyjąć przebaczenie i powrócić do społeczności z Bogiem, tak jak mówi Rzymian 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jest nadzieja, jest odwrócenie tego wszystkiego. I o tym za chwileczkę sobie powiemy, ale wróćmy do tego. Rzymian 5,12 mówi, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Konsekwencja upadku, grzech wszedł na świat, a to, co z grzechem, to śmierć, zniszczenie, nienawiść, choroby, zazdrość, samotność, poczucie winy, strach. Te wszystkie rzeczy, które widzimy dzisiaj, to są konsekwencje tego upadku, tego grzechu. Ale możesz powiedzieć, no zaraz, ale tam w drugiej Mojżeszowej czytaliśmy, że konsekwencją tego będzie śmierć, ale przecież Adam nie umarł. No to zaraz, jaka śmierć? Wiecie, nastąpiła wtedy, gdy człowiek upadł, śmierć duchowa. Nastąpiło to oddzielenie od Boga, od tej społeczności, do której zostaliśmy stworzeni, do której zostaliśmy powołani. Dlatego w człowieku jest, gdy człowiek się rodzi się z tym grzechem, takim pierworodnym, tym, który został przypisany od Adama. I tak naprawdę duch w człowieku jest martwy. Duch człowieku jest martwy i on dopiero w momencie, gdy człowiek się nawraca i oddaje swoje życie Bogu, to ten duch jest ożywiony. I dopiero tam, w tym duchu możemy mieć tą relację i tą społeczność z Bogiem. Tam rozpoczął się ten proces tej śmierci duchowej, który jakby końcem tego procesu jest też śmierć fizyczna. Ale co to znaczy, że śmierć duchowa? Wiecie, to jest coś takiego, że tak naprawdę ten Duch Boży, ta śmierć duchowa, to jest, znaczy śmierć duchowa, ten Duch Boży dla ducha człowieka jest tym, czym krew dla ciała. Potrzebujemy go, żeby żyć. Żyć z Bogiem. I Adam fizycznie jeszcze żył, ale duchowo był martwy. Stracił tą społeczność z Bogiem. To jest tak, jakbyś, jak no, za parę miesięcy będą święta. No, ja myślę, że już kończy się lato, to już zacząć trzeba mówić o świętach. I niektórzy sobie choinki do domów przynoszą. Są tacy, którzy, no wiem, niektórzy za chwilę powiedzą, no a to jest jakiś taki pogański symbol i tak dalej. Chodzi o zilustrowanie tego, o czym mówię. Ktoś jedzie do lasu i bierze, wycina sobie choinkę, żeby ją przynieść do domu. I co robi, gdy wycina tą choinkę? Odcina ją, oddziela ją od źródła życia, od tego, co sprawiało, że ona mogła rosnąć. No i przynosi tą choinkę do domu, stawia ją w domu, może ją nawet przyozdabiać, może wyglądać pięknie, bombki, światełka, wszystko tam na niej może być. Ale do czasu. Prędzej czy później ona obumrze. I potem trzeba dużo sprzątać. Bo te kiełki się gdzieś tam wbijają we wszystkie rzeczy, dywany, niedywany, we wszystko. Jest dużo sprzątania. Wiecie, i to jest tak, jak wiele ludzi żyje dzisiaj.
są odcięci od źródła życia, tego duchowego życia. Są oddzieleni od Boga, bo ten duch w ich życiu jest martwy, ale zajmują się przyozdabianiem tego wszystkiego i nie wiem, chodzą na jakieś, angażują się w jakieś religie, chodzą na jakieś tutaj, nie wiem, pielgrzymki, robią wiele różnych rzeczy, żeby przyozdobić coś, co i tak umiera. Coś, co jest po prostu, nie ma życia w tym. Bo jesteśmy oddzieleni. I gdy jesteśmy oddzieleni od tego duchowego życia, to prędzej czy później umrzemy. I dlatego tak ważne jest to, żeby przywrócić tą relację z Bogiem. Żeby ten duch ożył. Żebyśmy mogli normalnie żyć. Bo po Adamie z powodu tego upadku odziedziczyliśmy coś, co powoduje, że ludzie żyją w tej śmierci duchowej. I to jest ciekawe, bo nie wiem, czy, no pewnie zauważyliście to, ale jak dzieci się rodzą, to mają tą starą grzeszną naturę, bo ja nie wiem jak wy, ale ja też po swoich dzieciach, ja nie uczyłem swoje dzieci jak kłamać. A skąd dzieci jakoś tak łatwo im przychodzi, taki, skąd one to wiedzą, jak to robić, jak to się dzieje? To jest ta stara grzeszna natura. To jest ta stara grzeszna natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie, bo się tak urodziliśmy. Ale, słuchajcie, jest dobra nowina, że człowiek, pamiętajcie, został stworzony na obraz Boży, zbuntował się przeciwko Bogu, poniósł konsekwencje tego upadku. Ale Bóg nie pozostawił człowieka w tym stanie. Bóg coś przygotował. Przygotował plan zbawienia. Tego, jak przywrócić tą relację. Jak sprawić, aby człowiek mógł znów mieć tą społeczność z nim. I wiecie, on się nigdy nie zmienił. On stworzył człowieka do społeczności i on pragnie tej społeczności. I on nie z powodu tego upadku nie powiedział, dobra, to człowiek idzie na odstawkę, to sobie, nie wiem, wybiorę psa, kota i on nie będą mi oddawać. Nie, Bóg nie porzucił człowieka. Bóg jest miłością i on nie zrezygnuje. Bo miłość zawsze jest w stanie podjąć działanie, żeby przywrócić coś, co zostało stracone. I 2 Piotra 3,9 czytamy, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest Jego pragnienie. On tego pragnie, on tego chce dla ciebie i dla mnie. I Jego łaska i Jego miłość nie zostały, które zostały objawione w ogrodzie Eden, już wtedy, zaraz po upadku, on już zaczął tam objawiać to, jak bardzo nas kocha. 1 Mojżeszowa 3,8,9 pokazał, gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Bogiem, bo się wśród drzew ogrodu, lecz Pan zawołał do Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Znaczy, już tam w ogrodzie, zaraz po upadku, człowiek zaczął się chować przed Bogiem, bo uświadomił sobie, co uczynił, że przekroczył te przekazania. Ale Bóg wyszedł i powiedział, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? Bóg szukał już wtedy i Bóg szuka dzisiaj ciebie. On szuka człowieka. Niektórzy twierdzą, że Biblia to jest zapis tego, w jaki sposób człowiek próbuje odnaleźć Boga. Ja uważam, że Biblia to jest niesamowity zapis tego, w jaki sposób Bóg szuka ciebie. I co robi, żebyś doświadczył go, żebyś był blisko niego. I wiecie, Bóg szuka ludzi. I to nie szuka tak jak policjant, który próbuje odnaleźć kogoś po to, żeby go wsadzić do więzienia, ale on szuka jako ten dobry pasterz, któremu zgubiła się owca i on chce ją przywrócić do stada, przywrócić do tego, w czym pierwotnie miała być. I on już na samym początku, w 1 Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 15 wersecie, obiecał Zbawiciela. Obiecał, że przyjdzie ktoś, kto przywróci tą społeczność. I mało tego, on, ponieważ człowiek zobaczył, że po zjedzeniu tego, zobaczył, że jest nagi, Bóg przyszedł i okrył ich nagość. 1 Mojżeszowa 3,21. Uczynił odzienie ze skór i przyodział człowieka. Niewinne zwierzę musiało oddać swoje życie, żeby przykryć ich nagość. Wow. Ja tak myślę o tym, jak tysiące lat później niewinny cierpiał za winnych. Jak Chrystus złożył swoje życie. Ten, który był bez grzechu, złożył swoje życie za tych, którzy grzechy popełnili.
I chociażby Izajasz o tym mówi w swoim prorocie, w Izajasza 53, że on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan dotknął karą za winę nas wszystkich. Jego dotknął tą karą za winę nas wszystkich. Bóg tak umiłował świat, że nie zostawił nas w tym stanie tego, w czym, jakim się znaleźliśmy. I on zrobił jeszcze coś innego. I to był akt łaski i miłości. Wyrzucił nas z ogrodu. Wyrzucił człowieka z ogrodu. I to był akt łaski. Pierwsza Mojżeszowa 3 od 22 do 24 o tym czytamy. Dlaczego on to zrobił? Żebyśmy nie zjedli z owocu życia i żyli na wieki. Bo zjedliśmy z drzewa poznania dobra i zła. Ale gdybyśmy zjedli z drzewa życia, to żylibyśmy na wieki. Dlatego Bóg wyrzucił nas z ogrodu. Wyrzucił człowieka. I postawił straż, żeby człowiek nigdy tego nie mógł zrobić. I teraz ja tak sobie pomyślałem, jak to zilustrować. Kiedyś usłyszałem taką historię. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy byli bardzo niegodziwi, którzy w historii zapisali się bardzo niegodziwie. Na przykład Hitler, który odszedł z tego świata, gdy miał około 50 lat, a ile ludzi z jego powodu zostało wymordowanych. A teraz sobie wyobraźcie, gdyby ktoś taki żył 500, 5 tysięcy wiecznie. Bóg ograniczył żywot człowieka. I to jest Boża wierność, że nie pozwolił nam żyć wiecznie w oddzieleniu takim tutaj fizycznie. Na ziemi. Ile zła człowiek by mógł popełnić tutaj na ziemi wobec innych. Jaką niegodziwość by okazywał innym przez te wszystkie lata, w których by żył, gdyby żył wiecznie. A dlatego Bóg przygotował plan zbawienia i wdrożył go. Bóg piąty. Posłał swojego Syna, by stał się rozwiązaniem problemu grzechu. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I żeby zbawienie się mogło dokonać, ktoś musiał zapłacić tą karę, musiał przyjąć tą karę, która była nam należna. Wiecie, 1 Jana 4,10 mówi, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako obłaganie za grzechy nasze. 1 Piotra 2,21 do 24. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądził. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. I Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus sam przyszedł i swoje życie oddał za nas. On zapłacił za nas. I dlaczego, można powiedzieć, dlaczego to musiał być Jezus? Dlaczego Bóg posłał swojego Syna? Dlaczego akurat On miał być tą osobą, która miała tego dokonać? Po pierwsze, dlatego, że On jako jedyny urodził się bez grzechu. Od tego grzechu, o którym mówiliśmy na początku, który jest przypisywany z pokolenia w pokolenie. I o tym czytamy w Łukasza w pierwszym rozdziale, gdzie jest powiedziane, że urodził się z dziewicy, gdzie nie został przekazany mu ten element, który jest przekazany z ojca na syna, ojca na córkę, na człowieka. I to jest ciekawe, gdy czytamy tą genealogię Jezusa, to widzimy tam, że wszędzie jest powtarzane, ten zrodził tego, ten zrodził tamtego, ten zrodził tamtego, a potem jest powiedziane, a Jezus narodził się z Marii, bo On nie narodził się za pośrednictwem ludzkiego elementu, tego mężczyzny, który zrodził i przekazał ten grzech pierworodny. On się urodził bez grzechu, ale jego życie też cechowało to, że nie popełnił żadnego grzechu. Był poddawany pokusom, chociażby w Mateusza 4 od 1 do 11, czy tam, gdy był kuszony, ale on nie popełnił grzechu. Szatan próbował go jakby nakłonić do tego, żeby był nieposłuszny Bogu, żeby wystąpił przeciwko Bogu, ale nie. On grzechu nie popełnił. I czytamy o tym, chociażby w Hebrajczyków 4,15,
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, ale z wyjątkiem grzechu. On przechodził przez te wszystkie rzeczy, przez które ty przechodzisz, z wyjątkiem grzechu. Hebrajczyków 5:9. A osiągłszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. On doświadczył tej pełni doskonałości. On nie popełnił grzechu, ale trzecią rzeczą, dlaczego to musiał być Jezus, to jest to, że Jezus jest Bogiem. Jego ofiara ma wieczne znaczenie. Człowiek nie mógł umrzeć, nie mógł przyjąć grzechów całego świata na siebie. Żaden człowiek nie mógł zapewnić tego, że ktoś inny, że czyjeś grzechy będą wzięte na Niego. On wziął na siebie twoje grzechy i przybył je do krzyża. I wykonało się. Rachunek został zapłacony. Jezus zabrał te grzechy na krzyż. I zobaczcie, Bóg dokonał tego wszystkiego. I teraz można, pytanie jest, no dobrze, jeżeli Bóg tego dokonał, posłał swojego Syna, to co ja mam zrobić? To jaka jest moja odpowiedzialność? Co ja mam z tym wszystkim począć? Chociażby to, co jest, czytamy tutaj, Jana 3:16. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Dzieje 16:31. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Jaka jest moja odpowiedzialność? Albo co może zrobić grzesznik, żeby zadowolić Boży gniew z powodu grzechu? Absolutnie nic. Nic nie możesz zrobić poza przyjęciem tego, co już się dokonało. Poza tym, co On uczynił na krzyżu. I gdy zrobisz to, gdy przyjmiesz to, co On uczynił już, to co się dzieje? Dzieją się trzy rzeczy już tak na zakończenie. On przede wszystkim przebacza twoje grzechy. Efezjan 1:7. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W Nim On odpuszcza nam nasze grzechy. Jana 1:29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest powiedziane o Chrystusie. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech. Który gładzi wszystkie grzechy całego świata. I tak jak w ogrodzie Eden, gdy Bóg musiał zabić zwierzę, żeby zakryć nagość, tu Chrystus musiał oddać swoje życie, żeby zgładzić nasze grzechy. Bóg przebacza nam nasze grzechy. Ale co jeszcze robi? On okrywa nas swoją sprawiedliwością. On okrywa nas tą sprawiedliwością. I to jest Izajasza 61:10. Przyodział mi płaszczem sprawiedliwości. On przyodział mi, On przypisuje mi swoją sprawiedliwość. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wow. Bóg przypisał nam Jego sprawiedliwość. I my dzisiaj jesteśmy sprawiedliwi w oczach Bożych, bo krew Chrystusa zmazała nasze winy, zmazała nasze grzechy. Ale to jeszcze nie wszystko, co On zrobił, bo jeszcze zrobił jedno. Duch Święty zamieszkuje teraz w tobie. Galacjan 4:6. Jesteście, przeto Bóg zesłał Ducha Świętego, Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Dzięki temu, że Duch Święty zamieszkuje, wiem, mam dzisiaj zupełnie inną relację z Bogiem. Jestem zupełnie kimś innym wobec Niego. I mogę do Niego wołać Abba, Ojcze, tatusiu. Jestem Jego dzieckiem. Efezjan 1:13. Zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. On jest rękojmią mojego zbawienia. I Duch Święty robi wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Gdy my się nawracamy, gdy oddajemy Mu swoje życie. On odradza w nas. Odradza nas. I tak naprawdę, gdybym ja mógł stracić zbawienie, to co Bóg uczynił, odwrócić to, to musiałbym odwrócić fakt narodzenia na nowo. Odkręcić to, że już jakoś to moje nawrócenie musiałoby się jakoś cofnąć. Ale Duch Święty też zamieszkuje w nas. By utracić zbawienie, musiałbym wyrzucić go ze swojego życia. Ducha Świętego, który... Wie, ja nie wiem, no, ale ja nie mam takiej mocy, żeby nakazać coś Bogu, że Bóg musi coś zrobić. On zamieszkuje w tobie. I to jest wieczne zamieszkiwanie. On ochrzcił cię, włączył cię w ciało Chrystusa. Jesteś członkiem ciała Chrystusa. I On zapieczętował cię.
rękojmią zbawienia jesteś. On jest tą rękojmią zbawienia. Wow. Znaczy, zbawienie to jest coś niesamowitego. To nie tylko przeniesienie grzesznika z ziemi do nieba, ale to też sprowadzenie Ducha Świętego, który zamieszkuje serce człowieka. Znaczy, gdy czytamy Biblię, widzimy cały czas to wszystko. To jest Boży plan dla człowieka. To, o czym powiedzieliśmy. Człowiek, który został stworzony na obraz Boży. Człowiek, który został stworzony do społeczności z Bogiem. Zbuntował się przeciwko Bogu. Poniósł konsekwencje tego, co zrobił. Ale Bóg nie zostawił go samego. I postanowił posłać swojego Syna, żeby przywrócił tą społeczność. To, co Adam i Ewa stracili dla nas w ogrodzie Eden, to Chrystus odzyskał dla nas na krzyżu Golgoty. I my dzisiaj możemy doświadczać tej społeczności w tym duchu, bo ten nasz duch jest ożywiony. I to jest po prostu, nigdy nie możemy o tym zapomnieć. O tym, co On uczynił dla nas. I musimy o tym pamiętać, bo to sprawia, że gdy przyjdą trudne chwile, gdy przyjdą prześladowania, gdy przyjdą pokuszenia, gdy przyjdą różne rzeczy, to ja wiem, że jestem w rękach Bożych, że On tak wiele dla mnie uczynił i nic ani nikt nie wyrwie mnie z Jego ręki, że jestem zapieczętowany pieczęcią Ducha Świętego. On mieszka we mnie i On tak wiele rzeczy robi dla mnie. I ja mogę żyć w tym życiu na Jego chwałę, bez względu na to, co się dzieje wokoło. I to mi daje taki mocny, stabilny kręgosłup, na który mogę wolny od kontuzji. Dlatego po prostu pamiętajmy o takich rzeczach, o tym, co Bóg uczynił dla nas, bo to jest tak ważne. Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla nas i za to, że Ty masz doskonały plan, że Ty nie zostawiłeś nas samych w miejscu, w którym byliśmy, Panie, bez nadziei. Ale Ty posłałeś swojego Syna, który stał się ubłaganiem za nasze winy, za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, czego On dokonał dla nas. I że my, Panie, nie możemy niczego zrobić tak naprawdę poza tym, żeby przyjąć to, co Ty już uczyniłeś. I żyć tym życiem, które Ty dla nas przygotowałeś. I dzięki temu, Panie, co Ty uczyniłeś, ja dzisiaj mogę żyć, Panie, według tego, co Ty do mnie mówisz. Bo wiem, że Ty masz najlepszy plan dla mnie. Dlatego chcę słuchać Twoich słów, chcę słuchać Twoich wskazań i żyć według tego, co Ty masz dla mnie, bo wiem, że to jest najlepsze. Bo Ty udowodniłeś to, jak bardzo mnie kochasz tam na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, Panie. A jeżeli jest ktoś, czy tutaj, czy słucha nas przez internet, to nigdy nie oddał swojego życia Bogu. Być może zmagasz się z jakąś walką wewnętrzną, czy z czymś, próbujesz jakoś tak sobie radzić w życiu. Co? Nie próbuj zbliżać się do Boga, ale po prostu pozwól, że On zacznie działać w Twoim życiu. Odrzuć swoje starania i po prostu przyjmij to, co On dla Ciebie zrobił. Tak jak ten złoczyńca na krzyżu, który zawołał: Jezu, zbaw mnie. Po prostu przyjdź do Niego skruszony, w pokorze i powiedz: Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, że zasłużyłem na karę, poniesienie konsekwencji za moje grzechy, ale wierzę w to, co uczyniłeś dla mnie. Wierzę w to, co Ty zrobiłeś na krzyżu. Przyjmuję Cię do swojego serca. Odwracam się od tych wszystkich rzeczy, które były. Chcę teraz żyć tym nowym życiem, które Ty dla mnie przygotowałeś, które masz dla mnie. Panie, zamieszkaj w moim sercu i zmieniaj. Niech Twój Duch Święty wykonuje swoje dzieło we mnie. O to Cię proszę. I wiedz, jeżeli modliłeś się tą modlitwą, czy modliłaś, to wiedz, że Bóg nie jest głuchy na Twoje wołanie. I On słyszał to i On będzie działał w oparciu o to. On zamieszka Twoje serce. Będzie Cię zmieniał. Będzie wykonywał swoje dzieło w Tobie. Ten, który Ciebie tak bardzo kocha. Uwielb się, Panie, pośród nas. Teraz dziękuję Ci za ten czas. Błogosław, Panie, resztę tego nabożeństwa, tą resztę tego dnia. O to Cię, Panie, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen.